Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie z mojego leśnego ogrodu. Coraz piękniej tutaj, w końcu lato w pełnej krasie. Ja nazywam się Wioletta Piasecka, jestem autorką książek, ale jestem również szczęśliwą stypendystką stypendium ministra kultury w szerokim projekcie Kultura w sieci. Opowiadam Wam ciekawostki o wspaniałych postaciach, o których napisałam w biografiach. Za nami odcinki o Karolu Wojtyle i o Hansie Christianie Andersenie, a przed nami postać, która była przeceniana za życia, a po śmierci bardzo niedoceniana. Postać, która trafiła do Księgi Rekordów Guinnessa, Ignacy Jan Paderewski. I jeszcze będziemy mówić w sierpniu o Faustynce Morzyckiej, ale o niej potem, a dzisiaj odcinek pod tytułem Ja tego chcę. O czym tak bardzo marzył Ignacy Jan Paderewski, że poświęcił temu całe swoje życie i oddał tej sprawie wielki swój majątek. Swoim talentem muzycznym zarobił tyle, że wpisano go do Księgi Rekordów Guinnessa. W dziedzinie muzyki i piosenki do dzisiaj nikt od niego więcej nie zarobił. A przecież byli Michael Jackson, Elvis Presley, Madonna, Beyoncé i wiele, wiele innych gwiazd. No właśnie, już mówię. Jako dziecko miał tylko dwa marzenia. Chciał być kimś i zrobić coś dla Polski. Polski nie było wtedy na mapie, była rozkradziona przez trzech zaborców. Dorastał w atmosferze marzeń o niepodległości, marzeń o wolnej Polsce. Jego tata brał udział w powstaniu styczniowym. Właściwie roznosił tylko ulotki, ale i tak został aresztowany. Dzieci zostały same. Straciły dach nad głową, straciły opiekę, straciły poczucie bezpieczeństwa, bo tata zarządzał tym majątkiem, a wraz z aresztowaniem stracił i dom, i pracę. Dzieci zostały nagle same. Po 10 dniach przyjechała po nich ciocia. Ciocia mieszkała od nich 120 km, ale jechała po nie bryczką. Dzieci spędziły 10 dni ukryte w kurniku. To była największa trauma Ignasia. Opowiadał o tym w swoich pamiętnikach już jako dorosły mężczyzna. Ignaś zaczął grać na starym, rozklekotanym fortepianie, który stał u cioci w salonie, początkowo jednym palcem. Ale domownicy mieli dość tego brzdękania. Ciocia poprosiła sąsiada, żeby nauczył Ignasia kilku melodii. Sąsiad nie miał do tego głowy, więcej spał przy piecu niż go uczył, ale nauczył go zagrać tam może dwie, trzy melodie i Ignaś się na okrągło grał. Pewnego dnia stał się cud. Tata wrócił z więzienia. Zbiegła się cała okolica, by dopytać o swoich bliskich. Przecież nie było telefonów komórkowych, rzadko dochodziły listy. Jeżeli kogoś zabrano na Syberię, czy trafił do więzienia, lub zmarł po drodze, nikt o tym nie wiedział. A zatem jak ktoś stamtąd wracał, zbiegli się wszyscy, żeby posłuchać nowin. I zaśpiewano z radości taką piosenkę. Wszyscy ją znali, choć nie wiedzieli, skąd ją znają. Posłuchajcie. Wieść lotem błyskawicy rozniosła się po wsi. Ledwo Jan Paderewski wykąpał się i przebrał, a już z bliższych i dalszych zakątków przybyli sąsiedzi. Pragnęli uzyskać informacje o swoich bliskich, których również aresztowano za udział w powstaniu styczniowym. Ludzie słuchali opowieści o bohaterach, dla których dobro ojczyzny zawsze było najwyższą wartością i którzy poświęcili zdrowie i życie, by Polska wyzwoliła się z kajdan. Niektórzy jak Jan Paderewski zostali wtrąceni do lochów, jeszcze innych wypędzono daleko w głąb Rosji, aż na Syberię. Większość nieszczęśników umierała z głodu i wycieńczenia podczas niekończącej się pieszej wędrówki. Tylko nielicznym udało się wrócić. Nagle jeden z gości wstał i zaśpiewał z ręką na sercu. Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy. Co nam obca moc wydarła, szablą odbijemy. Zgromadzeni w salonie jak na komendę przyłączyli się do śpiewu. Marsz, marsz Dąbrowski, do Polski z ziemi włoskiej, za twoim przewodem złączym się z narodem. Ignaś podbiegł do pianina, spróbował z pamięci zagrać zasłyszaną melodię. Nie udało się. Spróbował ponownie, aż wreszcie melodia uwolniła się i popłynęła swobodnie. Wspaniała piosenka! Jedna z pań wyjęła z kieszeni chusteczkę, dyskretnie starła łzę z policzka. To znana i popularna pieśń, wyjaśnił Jan Paderewski. Więźniowie nazywają ją pieśnią Legionów Polskich we Włoszech. Zobaczycie, ona kiedyś w wolnej Polsce będzie hymnem państwowym.
Na pewno, wołali zgromadzeni. Pieśń, która przywraca Polakom wiarę i daje tyle nadziei, nie pójdzie w zapomnienie. To był szczęśliwy dzień, ale szczęście nie trwało długo. Nikt nie chciał pomóc Janowi Paderewskiemu. Stracił pracę, stracił dach nad głową, a ludzie nie chcieli kłopotów. Wiedzieli, że walczył o Polskę. Tak jak mówiłam, walczyli tylko nieliczni. Nie mógł dostać pracy. Po 3 latach skrajnej nędzy dostał pracę w dziwnym miejscu. Na cmentarzu. Opiekował się cmentarzem, a moda wówczas była taka, że zatrudniano panie, które bardzo głośno płakały. Okna Ignasia pokoju wychodziły wprost na ten cmentarz i chłopiec robił się coraz bardziej przygnębiony. Nie wychodził już w ogóle na podwórko. Zaczął chorować, tylko grał na fortepianie. I ojciec posłuchał swojej przyjaciółki, hrabiny Chodkiewiczowej, która doradziła mu, że trzeba zabrać stąd chłopca. Zabrać go gdzieś do wesołego towarzystwa, do domu, gdzie jest swobodna atmosfera, gdzie jest ciepło, gdzie jest radośnie, gdzie jest przede wszystkim więcej dzieci i gdzie będzie mógł realizować swoją pasję. I tata przyrzekł synowi, że jeśli tylko zbudują kolej, to on zawiezie go do Warszawy, do najlepszej szkoły muzycznej, o jakiej kiedykolwiek słyszał. No a kiedy zbudują tę kolej, nie wiadomo. Kolej zbudowano, gdy Ignacy miał 12 lat. Tatuś tak bardzo pragnął, żeby Ignaś realizował swoje pasje i marzenia, że próbnym pociągiem, który jechał na trasie nowo powstałej linii kolejowej, wysłał syna do szkoły do Warszawy. Jechali towarowym pociągiem ponad 600 kilometrów. Nie było siedzeń, leżało się na podłodze, a jak się komuś zachciało siusiu, to pociąg się zatrzymywał i ludzie biegli w krzaczki. Dojechali do Warszawy. Tego samego dnia pociąg wracał do Żytomierza i tam oczywiście została Antosia, siostra Ignasia. A trzeba było w tym czasie załatwić szkołę, nocleg i wynająć fortepian. Ignaś na szczęście bez większych problemów dostał się do szkoły muzycznej, ale szkoła nie zapewniała uczniom noclegu. W pewnym momencie stracili nadzieję. Zrobiło się bardzo późno, zapadł zmierzch. Nie mogli wynająć fortepianu, a tym bardziej znaleźć noclegu. Na hotel nie było ich stać, a zaprzyjaźnione rodziny, bogate dwory, najwyraźniej nie chciały sobie brać na głowę utrzymywania młodego człowieka przez okres 5 lat studiów. Mimo, że tata chciał zapłacić, ale to były na pewno jakieś marne pieniądze. Byli coraz bardziej przygaszeni, tata już się nosił z tą myślą, że trzeba będzie wrócić do domu, ale na Placu Krasińskich dostrzegli światła. I o dziwo, te światła oświetlały fabrykę fortepianów. Co za zbieg okoliczności, chociaż mówią, że nie ma zbiegów okoliczności. Weszli do środka i Ignaś zaczął grać na pierwszym z brzegu fortepianie. Posłuchajcie. W przepięknych, bogatych wnętrzach lśniło mnóstwo fortepianów. Chłopiec usiadł przy jednym z nich i niepewnie, by nie zabrudzić klawiatury, zagrał własną kompozycję. Dobry wieczór. Czym mogę służyć szanownemu panu? Starszy mężczyzna ukłonił się dystyngowanie. Och, wyrwało się Janowi Paderewskiemu na widok ceny instrumentu. Chciałam wypożyczyć fortepian dla syna, ale nie wiem, czy jest taka możliwość. My, szanowny panie, sprzedajemy fortepiany. Nie wynajmujemy. Ale może jednak zechciałby pan kupić. Cena jak dla pana wyniesie. Ale zanim zdążył wymienić cenę, w sklepie zjawił się młody człowiek. Czy fortepian miałby być przeznaczony dla tego chłopca? Wtrącił się do rozmowy. Nieźle gra, pochwalił Ignacego, który całkowicie oddał się muzyce. To prawda, przyznał z dumą pan Paderewski. Syn dostał się do Instytutu Muzycznego. Gratuluję! Właściciel fabryki klasnął w dłonie. Ja też jestem dumny z mojego syna. Edwardzie, pozwól do nas! Gestem ręki przywołał młodego człowieka. Edward Kerntopf. Młodzieniec skłonił się nisko. I na cóż panu kupować fortepian? Proszę tylko spojrzeć. Nasze fortepiany słyną z tego, że są okropnie drogie. Roześmiał się. Ależ pan Paderewski stał zakłopotany. Ignacy musi na czymś grać. Oczywiście, ale w sklepie mamy dużo fortepianów, a syn tak pięknie gra, że może przychodzić do sklepu i grać, kiedy tylko zechce, od rana do wieczora. Fortepiany nie ucierpią na tym. Słusznie, Edwardzie, stary pan Kernot popatrzył na syna z uznaniem. Chłopiec i nasi klienci tylko na tym zyskają. Och, dziękuję. Cóż za wielkoduszność. Jak ja się panom odwdzięczę. Jan Paderewski nie posiadał się ze szczęścia, lecz nagle posmutniał.
Co się stało? Właściciel fabryki rozłożył bezradnie ręce. Nie jesteś zadowolony, przyjacielu, z naszej oferty? Oczywiście, że jestem. Martwię się, że nie znalazłem jeszcze noclegu dla syna. Może panowie znają jakąś porządną polską rodzinę, która oczywiście nie za darmo użyczyłaby synowi opieki i noclegu? Drogi panie, zostaw go u nas. Mamy wielki dom. Twarz Karnopa pojaśniła w uśmiechu. Czy nie będzie to dla państwa kłopotem? Jan Paderewski odruchowo przełożył kapelusz z ręki do ręki. Drogi panie, to żaden kłopot. Mam 10 dzieci własnych. 11 to ja już nawet nie zauważę. Roześmiał się dobrodusznie. A chłopak z pewnością zaprzyjaźni się z moimi dziećmi. Niech u nas zostanie. I tym sposobem Ignaś zamieszkał w fabryce fortepianów. Dziś już nie ma śladu po wspaniałej fabryce fortepianów, po tych wspaniałych ludziach, którzy przygarnęli Ignacego Jana Paderewskiego, którzy byli dla niego dobrymi duszkami. Nie ma nawet wzmianki, że kiedyś, dawno temu, mieszkał tam Ignacy Jan Paderewski. Ale wtedy był szczęśliwy. Ignaś spełnił swoje marzenia, choć nie do końca. 3 lata zabiegał, ćwiczył bez ustanku, po 12 godzin dziennie, był bardzo pracowitą osobą, zanim dostał się do wybitnego profesora na lekcję fortepianu. Przez to, że profesor w kółko mu powtarzał, że ma niezgrabne ręce, że nieskoordynowane ruchy, że się nie nadaje, że nie tak gra, Ignacy nie wierzył w siebie. 2 razy go nawet wyrzucano z Instytutu Muzycznego, ale o dziwo 2 razy go przyjmowano z powrotem i skończył szkołę z nagrodą. Ale tak jak mówiłam, nie wierzył w siebie. Po skończeniu szkoły Ignaś się zakochał pierwszy raz, szalenie. Zwariował na punkcie pewnej dziewczyny, Antoniny Korsakówny. Ale Antosia, nie powiem wam, musicie sięgnąć po moją książkę. Co się takiego stało? Złamała mu serce, złamała mu życie. Ignaś wyjechał z Warszawy, nie chciał już tam nigdy wrócić. Wyjechał początkowo do Berlina, potem do Zakopanego. Mało osób przychodziło na jego koncerty. Klepał straszną biedę. Nie widział dla siebie perspektyw, nie wierzył w siebie. Uważał, że to, co mówił profesor, było prawdą. Nie opanował instrumentu i nie będzie nigdy pianistą. Pewnego wieczoru grał koncert w Zakopanem. Na koncert przyszło bardzo mało osób, ale muzykę usłyszała Dobra Wróżka. W jeden wieczór odmieniła jego życie. Ja ją nazywam Dobrą Wróżką. A kim była? Posłuchajcie, to też niezwykła postać, bardzo znana. Pewnego wieczoru w Zakopanem na jego koncert przyszła wraz z mężem Karolem Chłapowskim najsłynniejsza polska aktorka, ciesząca się ogromną popularnością w całej Europie i w Stanach Zjednoczonych, Helena Modrzejewska. Wspaniale grasz, młodzieńcze, zachwyciła się artystka. Doprawdy fantastycznie. Dziękuję, droga pani. Ignacy nie mógł uwierzyć, że stoi przed nim ktoś tak sławny. Nie zasłużyłem na te brawa, zwiesił głowę. A dlaczegoż to? Wszyscy jesteśmy panem zachwyceni. Pan Chłopowski podał żonie futro. Czuję, że nie potrafię zagrać tak, jakbym tego pragnął. Coś hamuje moją duszę. Brak mi podstawowych umiejętności. Muzyka, którą gram, jest okupiona wielkim wysiłkiem, bo nie opanowałem dobrze instrumentu, wyrzucił z siebie jednym tchem. Czy jest na to jakaś rada? Helena Modrzejewska przyjrzała mu się uważnie. Ignacy przez chwilę stał niezdecydowany, a potem jakby do siebie powiedział. Słyszałem, że w Austrii mieszka wybitny pedagog, Teodor Leszetycki. Jedynie on uczy techniki gry na fortepianie. Przyjeżdżają do niego wielkie sławy. Wszystko bym oddał, by do niego pojechać. Niestety wstyd się przyznać, ledwo starcza mi na chleb. Och, pieniądze! Roześmiała się pani Modrzejewska. No to akurat znam receptę. Zrobimy tak. Oddam ci moje honoraria za najbliższe występy, powiedziała lekko, a ty spełnisz swoje marzenie. Ależ droga pani, nie rozumiem. Zdezorientowany Ignacy patrzył to na nią, to na jej męża. Dlaczego? To proste. Żeby Polska mogła być kiedyś z ciebie dumna. Spoważniała w jednej chwili. Jestem przekonana, że zostaniesz wielkim pianistą. Choć dziś w siebie nie wierzysz. A nasz nieszczęśliwy kraj potrzebuje wspaniałych ludzi. Musimy zrobić wszystko, aby świat przypomniał sobie o Polsce. Nasza ojczyzna musi odzyskać wolność. Potrzebuje więc takich ludzi jak my, uśmiechnęła się. Jak ja się państwu odwdzięczę? Ignacy oparł się o fortepian. Łzy kapały mu na jedyną porządną koszulę, jaką miał.
pomożesz w przyszłości komuś innemu, komuś zdolnemu, kto będzie rozsławiał dobre imię Polski. Pan Chłopowski położył dłoń na ramieniu Ignacego, dodając mu otuchy. Do zobaczenia, chłopcze, i więcej wiary w siebie. Dziękuję, pani Heleno, po stokroć dziękuję. Ignacy ucałował jej dłonie. Nie zawiodę pani, Polski też nie zawiodę. Polska będzie kiedyś ze mnie dumna. Zauważyliście, że często na Facebooku spotykamy się z łańcuszkami szczęścia. Czy to na tablicy, czy to na Messengerze jest napisane, zrób coś tam, to będzie coś tam, kopiuj, wklej. I to jest właśnie taki łańcuszek, który wszystkich denerwuje, ale ja się nie wypowiadam na ten temat, bo nie chcę już tego powielać. Mnie też to okrutnie denerwuje, a szczególnie w Messengerze. Niech nam służy ten Messenger do naprawdę ważnych wiadomości, a nie tam do łańcuszków szczęścia. Jedyny łańcuszek, który warto naśladować nieprzerwanie, to łańcuszek, który zrobiła Helena Modrzejewska i który, przyznam szczerze, w mniejszym zakresie robię również ja. Moi bliscy i dalsi znajomi doskonale o tym wiedzą, że jeżeli komuś pomogę, to nigdy nie chcę wdzięczności, tylko mówię, zrób to dla kogoś następnego, pomóż komuś następnemu, nawet jeśli chodzi o pomoc finansową. Nie mówię, dobra, zwróć mi wtedy i wtedy, tylko mówię, nie, nie potrzeba mi, nie zwracaj. Pomóż komuś następnemu. Teraz już mniej troszeczkę pomagam, bo jestem spłukana przez pandemię jak święty turecki, ale na pewno tego nie przestanę. I Helena Modrzejewska też tak zrobiła. Dała Ignacemu Paderewskiemu pieniądze na skończenie studiów, na lekcję u profesora Leszy Tyckiego i powiedziała, nie odwdzięczaj mi się. Pomóż komuś, kto będzie potrzebował pomocy. I Ignacy Jan Paderewski tak zrobił, a ten ktoś odwdzięczył mu się po 1000-krotnie i to jest ciekawostka, ale nie będę o niej opowiadać dzisiaj, tylko opowiem o niej w następnym odcinku. Ignacy Jan Paderewski skończył studia u profesora Leszy Tyckiego, gdzie studia kończyły same sławy. I dzięki jego znajomościom, może nawet bardziej dzięki żonie profesora Leszy Tyckiego, która sprawowała mecenat nad artystami, a szczególnie nad muzykami, otworzyło się przed Ignacym Janem Paderewskim drzwi do najwspanialszych, najznakomitszych, najzamożniejszych salonów świata. Pokochano jego muzykę i stał się bardzo popularnym pianistą. Tak popularnym, że królowa Wiktoria zaprosiła go na koncert. A jak zagrał przed królową, a w dodatku jeszcze królowa dała mu swój pierścień w dowód uznania, otworzyły się przed nim wszystkie salony świata. Stany Zjednoczone oszalały na jego punkcie. Nie było takiego celebryty na świecie i nie ma do dzisiaj, jak był kiedyś Ignacy Jan Paderewski. Poważnie, posłuchajcie. Któregoś dnia posłaniec przyniósł zaproszenie z Windsoru. Oto królowa Wiktoria pragnęła osobiście posłuchać jego gry, a echo królewskiego koncertu poszybowało za ocean do Stanów Zjednoczonych. Ameryka wprost oszalała na punkcie polskiego pianisty. Nagle sale koncertowe zaczęły pękać w szwach. Honoraria za koncerty przyprawiało innych muzyków o zawrót głowy. Kobiety mdlały z miłości do Ignacego, a po koncertach z ukrytymi nożyczkami czatowały, by odciąć na pamiątkę pukiel włosów mistrza. Już kilka dni przed koncertem ludzie ustawiali się w ogromnie długich kolejkach. Dziennikarze śledzili każdy krok artysty. Posiadał własny luksusowy wagon kolejowy, a Stany Zjednoczone dbały, aby w rozkładzie jazdy pociągów uwzględniać harmonogram koncertów mistrza. Paderewski poznał wszystkie ważne osobistości. Artystów, polityków, przedsiębiorców. Każdy z nich zabiegał o możliwość spotkania się z wybitnym Polakiem. Koncertował bez przerwy, zbił oszałamiającą fortunę. Tak wielką, że po latach wpisano go do Księgi Rekordów Guinnessa jako najlepiej zarabiającego artystę wszechczasów. Ignacy Jan Paderewski znał wszystkich, także i polityków. Wielu z nich było jego przyjaciółmi. Udał się do swojego przyjaciela, prezydenta Francji i na wspaniałej kolacji poprosił prezydenta o pomoc. A prezydent Francji powiedział, mistrzu, grasz pięknie, wspaniale, jesteś tak bogaty, zapomnij o Polsce, Polski już nie będzie, Europa jest podzielona, ukształtowana, już nie przewidujemy zmian. A w dodatku, my Francja z Rosją zawarła sojusz, no jak my teraz wystąpimy przeciwko Rosji? To nasz sojusznik.
udał się do Wielkiej Brytanii poprosić premiera, który też był jego przyjacielem, o pomoc, ale premier Wielkiej Brytanii powiedział to samo: mistrzu, no po co ci to, no zapomnij, jesteś tak bogaty, możesz mieć wszystko, po co z tą Polską ciągle wyskakujesz, mieszkaj gdzie chcesz, masz dom w Szwajcarii, we Francji, gdzie chcesz możesz mieszkać, dlaczego żeś się uparł na Polskę? Dlaczego się uparł? Ignacy powiedział: panie premierze, ja tego chcę, ja tego chcę. To jest cel mojego życia. Chcę dożyć wolnej Polski. Oddam na to wszystkie swoje pieniądze. Każdy dzień mojego życia poświęcę Polsce. Nie spocznę, dopóki mój kraj nie odzyska niepodległości. Do końca życia będę walczył o niepodległość. Oddam na ten cel cały swój majątek. I tak się stało. Co do złotówki poświęcił dla Polski. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele dla nas zrobił. Ale o tym będą kolejne odcinki, na które serdecznie zapraszam. Książka wydana przez wydawnictwo Niko jest tak blisko Was. Można ją kupić w każdym urzędzie Poczty Polskiej. Zapraszam Was serdecznie. Poczytajcie. Ja już dawno jej nie czytałam, ale dzisiaj, żeby nakręcić ten filmik, musiałam sobie przypomnieć drobne szczegóły i przyznam szczerze, że się wzruszyłam. Jest naprawdę pięknie napisana. Odkładając książkę, powiedziałam do męża: Krzysiu, gdybym ją miała dzisiaj napisać, niczego bym nie zmieniła. Serdecznie zapraszam, następny odcinek już za 2 dni.